Witam bardzo serdecznie w Plociuchu. Wprawdzie 21 minęła już dość dawno, ale za to dzisiaj będzie bardzo fajny temat, ponieważ porozmawiamy sobie o pierwszych w Polsce, a być może nawet i na świecie, mistrzostwach w Pokémon Go, takich normalnych, realnych, w realnym świecie i to z dość fajnymi nagrodami. Tam można wygrać m.in. tableta oraz rok studiów na uczelni, która twierdzi, że jest fantastyczna. Ja tego nie potwierdzam ani nie zaprzeczam. W każdym razie, żeby tej uczelni nie reklamować, to nie będę w ogóle podawał jej nazwy. Jak ktoś sobie chce, to sobie może zajrzeć do opisu. Tam jest źródło, a źródłem jest Polska Agencja Prasowa. Także po prostu depesza Polskiej Agencji Prasowej, w skrócie PAPU. Tam jest powiedziane, jaka to uczelnia. Będzie także o różnych innych sposobach zarabiania na Pokémon Go, ponieważ te pierwsze polskie mistrzostwa w Pokémonach to jest właśnie taki sposób na rozreklamowanie tej uczelni i to jest właśnie ten powód, dla którego nie podaję nazwy tej uczelni, żeby mi nikt czasem nie zarzucił, że się sprzedałem i ją reklamuję. Nie, nie sprzedałem się, nie reklamuję, po prostu wydaje mi się to ciekawy temat, jak i inne metody zarabiania na Pokémonach, zwłaszcza, że niektóre z nich są dostępne tak normalnie dla każdego, po prostu jak kiedyś w World of Warcraft i w wielu innych grach było coś takiego jak farmienie golda, niby nielegalne, w tym znaczeniu, że niezgodne z regulaminem, ale jednak dużo ludzi tak robiło i to przechodziło i na tym się całkiem niezłe pieniądze zarabiało. Tak w tej chwili zarabia się bardzo dobre pieniądze na Pokémon Go i to w bardzo, bardzo różnych sposobach. Ja tutaj na ekranie, na ściądze mam aż 8 przykładów. Jeszcze powiem, że drugim powodem, dla którego dzisiejszy odcinek jest opóźniony, to to, że o 21 odpaliłem taki filmik. To jest okazja. Okazja, która jest tylko do 31 lipca, więc się trzeba bardzo, bardzo śpieszyć, ale można zarobić 60 zł. Tak normalnie przelewem na konto i można wspomóc, między innymi zwierzaki ze schronisk, psy, koty, one teraz na jesieni będą bardzo cierpieć. Ja w tamtym filmie wszystko tłumaczę. Na początku był taka notacja, bo była miniaturka, można jeszcze dalej wziąć i sobie poczytać. To znaczy na końcu będzie jeszcze raz, mając włączone adnotacje, zachęcam do kliknięcia. Słuchajcie, z tymi Pokémon Go generalnie jest taki fajny wstęp, który w tej depeszy papowskiej, czyli to jest normalne, że się źródło PAP, to jest bardzo dobre źródło, takie prawilne, które generalnie mówi o tym, bardzo długo, jak to się te Pokémony rozrosły, jak się stały wielką aplikacją, jak już powoli zaczynają się zbliżać do takich wielkich tuz aplikacji mobilnych, jak Facebook i inne tego typu rzeczy, że to oczywiście Nintendo jest właścicielem Pokémonów, że to jest hicior z przełomu tysiącleci i że się na tym zarabiało gigantyczne pieniądze, bo przecież gimby mogą nie znać, ale kiedyś był właśnie taki serial, bodajże na Polsacie w Polsce, leciał z jakimś Ashem Ketchumem czy Ketchumem, myśmy na niego mówili Ketchup, który biegał po świecie, zbierał te Pokémony, potem je wystawiał do walki, no i cały pis polega na tym, że dzięki teraz aplikacji na smartfona można robić de facto to samo, czyli biegać po mieście albo wsi, zależy kto gdzie mieszka, lub bezdrożach i sobie te Pokémony zbierać, prawda? A później je trenować, wystawiać do walki. Fajna zabawa, naprawdę fajna. Mam ponad 30, więc już tego nie robię. Nie, nie dlatego, że mam ponad 30, tylko czasu mi brakuje, ale kurczę, tak cholera mam ochotę, bo to się wydaje takie fajne, przyjemne, no i trochę człowiek spędza czasu na świeżym powietrzu. Fajna, fajna rzecz. Oczywiście Polacy się bardzo mocno w to zaangażowali, zresztą to nie trzeba być wielkim depeszowaczem z PAP-u, żeby o tym wiedzieć. Wystarczy zajrzeć na polskiego YouTube'a, jak się wszyscy zabijają. O, ja szukam Pokémonów w dżungli, ja szukam Pokémonów na osiedlu, a ja szukam Pokémonów, nie wiem, pod fontanną, pod Pałacem Kultury. Ktoś tam szuka w kiblu, nie wiem, chyba jeszcze tylko na dachu i na balkonie nie szukał. Kurde, mogłem zabrać smartfona na wakacje, bym szukał Pokémonów w Albanii, miałbym hicior. Kurczę, nie pomyślałem. Nieważne, ważne, że chyba u nas w Polsce formalnie ciągle tej aplikacji nie ma, ale dajemy sobie radę i tutaj jest troszeczkę cyferek w tej aplikacji papowskiej, że w samej Warszawie jest już ponad 1000 mniej zaznaczonych na mapie
pokemonowych punktów i jest odniesienie do tego, że w Warszawie jest ponad 1000, w Krakowie i Trudmieście około 500, we Wrocławiu 400, w Sokołowie Podlaskim też około 400, a dla przykładu w Berlinie jest tylko 31, w Londynie i w okolicach 187, w Lizbonie i okolicach 372, w San Francisco, San Joe i Sacramento 44, a w Nowym Jorku i Filadelfii 602. Jak to wie, jaki jest gigantyczny Nowy Jork, no to do Warszawy, prawda, naprawdę jesteśmy fajni. No i zaczyna się sposoby na zarabianie tych, na tych Pokemonach. No i między innymi teraz wiadomo, jest taki sezon, że trzeba ściągnąć studentów, w zasadzie chętnych do studiowania, zwłaszcza jeśli jest się prywatną uczelnią, wiadomo, niż demograficzne. Tych wyższych szkół narobiło się bardzo, bardzo dużo w czasie, gdy był wyż demograficzny, no i one miały wtedy masę studentów, nawet nie bardzo musiały się przejmować takimi rzeczami jak dydaktyka, inne takie rzeczy, a teraz się muszą bardzo reklamować, żeby ktoś u nich studiować chciał. Więc reklamują się jak tylko mogą. Ja osobiście znam co najmniej jedną uczelnię, która się reklamuje tym, że studiuje na nich, u niej dość popularny YouTuber. Znam uczelnię, na której, która się reklamowała tym, że na niej wtedy studiował znany i bardzo fajny Bartas. To jest esportowiec grający w FIFA, tego typu rzeczy. A teraz chcą przyciągnąć ludzi na oficjalne polskie Mistrzostwa Świata w Pokémon Go. 31 lipca to się odbędzie. Jak ktoś chce sobie wiedzieć szczegóły, to zapraszam w opisie. To ma być wielka feta od 10 do 18. Tam będzie podobno czerwony dywan, będzie można sobie zrobić zdjęcie z Pokemonami, podobno mają być jacyś celebryci, podobno nawet sławni, nie wiem, bo nie wygooglałem nazwisk, taki złośliwy atorek, heheszek, szechśmieszek, no i chodzi o to, że tam wiadomo, kto złapie więcej Pokemonów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, czy więcej expa w czasie, ten wygrywa. No i nagrody są takie, że na nią przyciągną do tej uczelni, więc oczywiście studiowanie na uczelni, ale nie tylko. Również takie rzeczy jak na przykład tablety. Tablet fajna rzecz, można mieć, można sprzedać, można zrobić wiele rzeczy. W ogóle impreza na stówę będzie połączona z promocją szkoły. To od razu wam mówię, że przygotujcie się na takie słuchanie trochę smentów i mentów, ale moim zdaniem warto się przejść. Jaka to uczelnia, nieważne, nie powiem, jako źródło jest link w opisie. Natomiast to nie jest jedyny sposób na zarabianie na Pokemonach. Generalnie no, wiele stron już artykułów popisało, jak to można zarabiać na Pokemonach tak wprost, tak na odpowiedniku gold farmienia. No najprostsze, co można zrobić, to po prostu sprzedawać na eBayu lub na Allegro lub innych stronach tego typu gotowe, wyfarmione, że się tak wyrażę, konta z trenerami Pokemonów na wysokim levelu oraz oczywiście z Pokemonem wytrenowanym, najlepiej jakimś rzadkim. I tutaj powiem wam szczerze, że popatrzyłem sobie na Allegro, jakie są ceny, popatrzyłem sobie, jakie są ceny na eBayu i generalnie zachęcam, ja w ogóle nie zachęcam, bo to wiadomo, regulamin, bla, 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 to że moim zdaniem tutaj jakoś tak bardzo się krzywdy ludziom nie robię, ale jakby ktoś już chciał, to zauważyłem, że na eBayu są wyższe ceny. Tak bym to powiedział. Co prawda nie znalazłem takich wielkich hardkorów, jak w opisie macie link w zakładce źródło, link do Antyradia. W Antyradiu znaleźli konto faceta, uwaga, za 5000 dolków, czyli za jakieś 20 tysięcy złotych. Facet sprzedawał konto, gdzie był wyekspiony na Maxa Charizard. 20 tysięcy złotych, super, nie? Oczywiście bardzo popularną usługą jest również wykluwanie jajek. Jeżeli ktoś nie wie, no to po prostu masz te jajka i musisz przejść z nimi określoną liczbę kilometrów i wtedy ci się te jajka wyklują. I to po prostu płacisz kolesiowi za to, że przejdzie te kilometry, jak tobie się nie chce przejść. Moim zdaniem, wiecie, rozumiecie, moim zdaniem to już lepiej zrobić taki numer, że ktoś na przykład ma po prostu
to jakby to ładnie powiedzieć, no ktoś komuś, kumplowi podrzuci komórkę, żeby pochodził z kilkoma komórkami, albo wiadomo, każdy ma jakiegoś tam starego smartfona, odpali sobie dwie aplikacje, a już tak naprawdę, to weźcie, ruszcie dupy i trochę sami pochodźcie, no jak nie, to będziecie wyglądać jak ja. Czyli wam tylko podpowie coś takiego. Kiedyś bardzo dobrze się wykluwało jajka jadąc samochodem, potem się kolesie z Nintendo kapnęli, że no jazda samochodem to nie do końca i wprowadzili ogranicznik prędkości, z jaką się może poruszać ten smartfon z odpaloną aplikacją, bodajże na 17 km. 17 km samochodem już się nie bardzo da, nawet komunikacja miejska jeździ szybciej, ale słuchajcie, rolki, rower, deskorolka, mój sąsiad szuka Pokemonów jeżdżąc na deskorolce, bardzo fajnie, no to wychodzi na ten, chyba na longboardzie konkretnie jeździ, swoją drogą pozdrawiam cię, ziomalu, ja uważam, że na rowerze 17 km, jasne, że na rowerze też się jeździ 30, 40, 35, ale licznik tak powoli, akurat taka spokojna, powolna jazda na ścieżce rowerowej albo po lesie, 17 km i wykluwają się jak głupie. Oczywiście płaci się też za odwiedzanie nie miejsc i zbieranie z nich rzeczy. Można tak po prostu zrobić sobie takie pakiety startowe, że ktoś ci poobchodzi taką odpowiednią okolicę. Wiadomo, że ci wszyscy gold farmerzy to robią w ten sposób, że mają od cholery różnych smartfonów i tam łażą, prawda? Ale można też tak wziąć, zrobić, że się chce takie określone rzeczy. Wtedy to kosztuje troszeczkę drożej. Oczywiście można się dogadać z trenerem Pokemonów za trenowanie na godzinę. I tutaj jest bardzo ciekawa rzecz, bo pojawiły się oferty pracy na wielu serwisach i one podobno są na serio, że takie po prostu normalnie podpisujesz umowę, zlecenie z firmą i płacą 10 zł za godzinę trenowania Pokemonów. Najpierw trzeba przejść kurs, który swoją drogą to jest ciekawe, ponieważ musisz przejść kurs i oni ci powiedzą, jak szybko i efektownie trenować te Pokemony, no robić to, co oni potem sprzedają. Skoro tobie płacą 10 zł, to jest brutto, więc musisz od tego zapłacić podatek, umowa zlecenia, więc masz 20% kosztów uzyskania przychodu, czyli 18%, czyli 8 zł i od 8 zł płacisz podatku 18%, policzę szybciutko, zaraz zobaczymy, ile to jest na rękę, 8 razy 0,18, czyli podatku płacisz złoty 44, że to jest 8,56 na godzinę. Wiadomo, oni później to sprzedają pewnie za większe pieniądze. Prawda, też swoją drogą, skoro się w Polsce pojawiły takie oferty, to znaczy, że mamy tanią siłę roboczą. Pewnie to później jest na zachód, gdzieś tam sprzedawane. Nieważne. Nie jest to istotne. Warto moim zdaniem się zainteresować taką opcją chociażby dlatego, że pójdziesz na ten kurs, to cię nauczą, jak fajnie sobie te wszystkie rzeczy robić. Dalej z Pokemonami związana jest mikroprzedsiębiorczość. I to, jak sobie pobuszowałem w internecie, fakt, że głównie zachodnim, głównie są to strony w jakichś obcych językach, ale wam mówię chociażby po to, że może warto takie pomysły na polski rynek przerzucić. Cieć moim zdaniem bardzo fajne, czyli na przykład takie kwestie związane z mikroprzedsiębiorczością. Znalazłem artykuł, w której chłopak, tak na oko 12-latek, zaprojektował i sprzedawał takie specjalne odblaski w stylu pokemonowym. Generalnie wiadomo, chodzisz, te pokemony zbierasz, no to czasem, to już zrobiłem jeszcze przed swoimi wakacjami vlogaska, że niektórzy ludzie no giną przez to po prostu, a to koleś spadnie z mostu, a to wpadnie pod samochód, a to wpadnie pod rower, no niestety, tutaj też nie można winić tej aplikacji, bo co roku ginie ileś set, a może nawet tysięcy ludzi, bo na przykład czatują sobie na Messengerze, piszą SMS-y albo oglądają film na komórce i idą. No to jest po prostu zabija nie tyle Pokémon Go, co głupota człowieka, który porusza się z włączoną aplikacją i świata ponad nią nie widzi, ale na pewno jak się tak łazi, to warto być widocznym. No i chłopak sobie na ten temat pomyślał, bach, wymyślił, zrobił aplikację, znaczy przepraszam, zrobił takie klimatyczne odblaski i sprzedaje. Sprzedaje w Stanach Zjednoczonych, w Polsce jeszcze nikt tego nie zrobił, więc zgodnie z zasadami, jaka obowiązuje w Polsce niestety, czyli prawie wszyscy rżną z zachodu, taka jest niestety prawda. Kto pierwszy, kto to zrobi w Polsce, będzie mu się to sprzedawało. Kolejna rzecz fajna, którą widziałem, ale to było z Japonii znowu zrobione i tam ludzie są naprawdę crazy. Ktoś malował
malował róże farbkami, tak żeby była, znaczy żeby wyglądała jak pokebole. Szczerze, nie doczytałem, bo ciężko mi, wiecie, no w tych krzaczkach to tak trochę niefajnie, tam Google Translator, coś tam, ale nie za dużo. Nie jestem pewny, czy on zrobił róże z papieru i ją tak pomalował te płatki, żeby wyglądały jak pokebole, czy też koleś oryginalną, normalną, żywą różę tak malował. Wydaje mi się tak na logikę, że lepiej tak potraktować różę z papieru, gdyż róża taka no, normalna, jak ją potraktujesz farbkami, to chyba szybko usnie, ale jest to bardzo, bardzo ciekawe. Kolejna rzecz, która mi się strasznie spodobała i bardzo bym chciał, żeby została przeszczepiona na polski rynek, to zwiedzanie, nauka historii Pokemony. Koleś był przewodnikiem po mieście, Boże, jakie to było miasto, jakieś w Stanach Zjednoczonych, kurczę, przepraszam, nie przypomnę sobie teraz. W każdym razie facet był przewodnikiem po pewnym mieście i wymyślił sobie coś takiego, że on generalnie robił takie spacery, a w zasadzie takie objazdy takim powolnym autobusem, no i tam wiadomo, proszę bardzo, tutaj taka część historyczna, taka, no bo w Stanach Zjednoczonych to jest kultura samochodu, a jednocześnie było to połączone ze zbieraniem i łapaniem Pokemonów i takie przyjemne, pożyteczne. Tutaj trochę pokazał historii, pokazał trochę zabytków, poopowiadał dał o nich, a normalnie ludzie by pewnie mu nie chcieli przychodzić, ale tutaj zachęcił ich tymi Pokemonami, pozbierali sobie te Pokemony, a przy okazji coś im tam w głowie zostało. Fajna rzecz. Moim zdaniem powinni to sobie wziąć do serca polscy przewodnicy po miastach. Na przykład zachęcam, słuchajcie, przewodnicy warszawscy, macie za darmo pomysł, bierzcie. Jeszcze jakby sprowadziłem go wam ze Stanów Zjednoczonych, robicie spacery po Warszawie. Warszawa jest piękna, wspaniała. Moim zdaniem nie, nikogo z dorosłych i z młodzieży nie trzeba zachęcać, a dla dzieciaków dodatkowa atrakcja, zbierają sobie przy okazji Pokemony. Moim zdaniem bardzo, bardzo fajna rzecz. Gorzej trochę jak ta wycieczka się tak rozejdzie, prawda? Na zasadzie to, a bo ja tutaj 300 metrów w dół muszę, bo mam Charizarda, ja 200 metrów w drugą stronę, bo mam Bulbazaura. Stąd też moim zdaniem też ciekawsze jest, słuchajcie, oferta, pewna firma, która jakby oferowała usługi tak zwanych au pair, to się chyba mówi, au pair, to jest w każdym razie taki sposób na trochę za moich czasów to było bardziej na naukę języka i trochę sobie zarobienie. Młode dziewczyny wyjeżdżały do bogatych krajów po to, żeby tam niańczyć dzieciaka. Głównie miały wikt, opierunek, uczyły się języka i coś tam miały płacone. I teraz zauważyłem, że kilka z takich firm, które właśnie robi takie wyjazdy dla tych dziewczyn, również pyta, tam zaznacza w tych ogłoszeniach, że mile widziane, jakby dziewczyna znała się na Pokemonach, znała aplikację Pokemon Go i chętnie nie się tą aplikacją bawiła. O co chodzi? No to jest bardzo proste do zrozumienia między wierszami, o co tutaj chodzi. Generalnie chodzi o to, żeby później taka opiekunka sobie łaziła z dzieciakiem po mieście i pomagała mu łapać Pokemony. Moim zdaniem to można bardzo fajnie przełożyć na język polski. Teraz zwłaszcza, to pamiętacie może w tych moich vlogach, jak zarobić sobie na wakacje, praca dla nastolatka i tak dalej. Słuchajcie, typowy rodzic, na którym ma na przykład 8-10-latka i ten dzieciak chce połapać Pokemony, no nie puści go samego na miasto, tak? A ty możesz się nim opiekować, w tym sensie dbać o jego bezpieczeństwo, czyli mówiąc krótko, pospacerować z nim po okolicy. Najlepsza robota, jaka może być. Nie musisz się z gnojkiem bawić, nie musisz się użerać, nie musisz go poić, bo on będzie sam zaaferowany, on się sam sobą zajmie. Ty musisz tylko za nim łazić i dbać o to, żeby nie wpadł pod samochód, tramwaj, rower i 20 innych rzeczy. Super, nie? Taka moim zdaniem oferta. Wyprowadzanie dzieciaków, nie wiem, to trzeba jakoś ładnie marketingowo nazwać, czyli wyprowadzanie, nie wiem, asysta trenerom
Acesta młodym trenerom Pokémon. Taki tytuł i później opis. Drogi rodzicu, twój syn lub córka jest trenerem Pokémonów. Chce wypuszczać się na długie spacery po okolicy w celu łapania i trenowania Pokémonów? Nie masz na to czasu? Nie masz ochoty? A może brak ci kondycji, żeby za dzieciakiem biegać? Nic, nie ma żadnego problemu. Za 15 zł za godzinę chętnie cię wręczę i chętnie będę asystentem lub asystentką trenera Pokémon. Zadbam o to, żeby twój dzieciak wrócił w jednym kawałku. Wszystko będzie fantastycznie. Co jest jeszcze ciekawe? Imprezy z Pokémonami. Tak jak standardowo na Kinderballach przyłaził, przynajmniej ze Stanów to tak przyszło, że jakiś clown, jakiś typ, który robił tam jakieś tam te zwierzęta z baloników, tam jakiś magik. Teraz do najbogatszych dzieciaków to wiadomo, kto przychodzi. Tego typu akcje, to teraz przychodzi znawca Pokémonów. No oczywiście on nie zabiera tych dzieciaków na pokemonowe szukanie, tylko on im opowiada, że słuchajcie, to jest taki Pokémon, on się wziął z tego, z tamtego, owego. Takie moim zdaniem dość ciekawa rzecz. Słuchajcie, kolejna ciekawa rzecz, półkolonie z Pokémonami. Czyli taka rzecz, co... Wiecie, półkolonie to jest takie coś, że takie tanie kolonie, czyli taki odpowiednik świetlicy. To jest generalnie dla tych, którzy niestety nie mogą sobie pozwolić na to, żeby wysłać dzieciaka nad morze, w górę, tylko po prostu oddają dzieciaka pod opiekę w swoim miejscu zamieszkania i on tak od rana do godzin popołudniowych jest pod opieką. Coś tak jakby w przedszkolu, no bo przecież przedszkola na wakacje również są zamknięte. No i tutaj się pojawiła nowa wersja Pokémonów, czyli rysują Pokémony, robią przebrania Pokémonów, uczą się o Pokémonach i oczywiście łapią te Pokémony, są specjalne wycieczki z łapaniem itd., itd. Mam nadzieję, że się te dzieciaki nie porozchodzą. I to jest tyle, moi kochani. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jutro jak zwykle będzie komentator i jutro Plociuszek będzie już normalnie. A ja przypominam, jeśli ktoś ma ochotę zarobić sobie parę złotych, jednocześnie wspomóc m.in. psy i koty ze schronik, zapraszam tutaj, można kliknąć, jest cały filmik, w którym wytłumaczę, o co chodzi. Pozdrawiam, do zobaczyska. Pa, pa!